Rzadki szóstak elbląski za panowania Augusta III Sasa. Moneta typologicznie pojawiająca się na aukcjach niezwykle rzadko. Dotarliśmy do dwóch innych krajowych notowań, aczkolwiek egzemplarz, który Państwo w tej chwili oglądacie na filmie, jest to egzemplarz najlepiej zachowany z dotychczas znanych. Moneta z najwyższą notą w gradingu NGC MS62. Piękna sztuka, egzemplarz o tyle wyjątkowy, bo pochodzący z kolekcji Potockich. Tutaj w tym przypadku graderzy NGC puncy nie dostrzegli, aczkolwiek my ją dostrzegliśmy. Jest ona lekko obłamana za portretem królewskim. Lepiej to widać na zdjęciach niż na filmie, aczkolwiek wiedząc, gdzie trzeba popatrzeć, można dostrzec fragmentaryczny zarys tej puncy. Piękna moneta, świeża, z bardzo ładnym połyskiem. Szczególnie ta strona jest naprawdę wyjątkowa. Egzemplarz, którego warto włożyć do zbioru, myślę, że z wielu powodów. Nie tylko dlatego, że pochodzi ze znakomitej kolekcji, ale również jest także lubiana menica elbląska oraz poszukiwany nominał szóstak w menicznym stanie zachowania. Także znakomita moneta ze znakomitej kolekcji, w znakomitej nocie od NGC.